Oj, słońce nawet wyszło. Dzień dobry, dzień dobry. Idziemy zbierać koktajlówki, bo jest ich bardzo, bardzo dużo. Także idziemy zbierać. Tak, koktajlówko moje? Moje koktajlówko! Niedobra! Niedobra! Jest jeszcze całe mnóstwo, ale tutaj mam takie dwie porządne garści. Opakowanie sklepowe tutaj mam, o. Także zdecydowanie starczy na śniadanie. O, o, o! Szaleju! A! 6 września, moi drodzy. Kominek po raz drugi w tym roku już włączony. Bo tak zimno! Co to, to jest ten polski sklep tutaj? Ja. Przyjechaliśmy akurat do polskiego sklepu i zlikwidowali nam park. Parkomet. Także trzeba wszystko robić przez telefon. Bez sensu, zupełnie. Nie? To zawsze czas zajmuje, prawda? No, wracamy już do domu. Byliśmy na takich szybkich zakupach, bo musieliśmy dla Radka kupić bułki do pracy. Jeszcze buty chciałam sobie kupić nowe do pracy, bo te, co ma luźne przy palcach i przy stopie, wiecie, przy palcach i jego bolą stopy. W tamtą stronę prowadziłam ja. Radosław powiedział, nie chcę ci nic mówić, ale bardzo ładnie. Także już tak w miarę opanowane. Tylko wiecie, co dopiero teraz stwierdzam? Ja przeważnie jak jadę z Radkiem, to nie zwracałam nigdy uwagi, gdzie jedziemy. I nie znam miasta. Nie wiem, gdzie trzeba jechać, żeby gdzie dojechać. Wiecie, o co chodzi? Także tego się muszę nauczyć. No i teraz ze względu na to, że zostało nam mało czasu, bo Radek zaraz do pracy, odpowiedziałam, żeby on szybko jechał, bo mi by to pewnie jakieś 5 minut dłużej zajęło, nie? Także tak, ale spoko się jeździ. A tak ogólnie to zobaczcie, nawet ładnie się zrobiło, rozpogodziło się, to dobrze, bo zrobiłam się rano pranie, a nie wywiesiłam, bolało. No ale teraz jest tak, pewnie później zacznie znowu, ale może wyschnie, może drugie się uda wstawić. Wbrew pozorom, pranie to jest bardzo ważna rzecz, a w Anglii, no niestety w tym okresie już takim jesienno-zimowym bardzo, bardzo ciężko z tym jest. Mamy suszarkę w pralce, wiecie o tym, żeśmy po to kupowali, znaczy Radek się uparł na suszarkę. Ja nie suszę tam koszulek, nie suszę tam bluz, jedynie ręczniki, pościele, jeansy, bo inaczej po prostu jest mi szkoda ciuchów. One nie niszczą, ale nigdy nie wiecie, czy jeżeli je włożycie to do pralki, to wyjdzie to w normalnym stanie. Twoja koszulka z pracy się chyba troszeczkę skurczyła, nie? Nie, nie czuję w ogóle. Nie, nie czujesz? Mi się wydaje, że chyba troszeczkę była, przynajmniej zaraz po wyciągnięciu była troszeczkę taka ale mniejsza. Ale to dobrze, bo ja też się skurczyłem, to nawet jakby, nie? No, no, można tak powiedzieć. Kurczę się w oczach. Kurczysz się w oczach. Ja w ogóle zapomniałam zupełnie wczoraj, że miałam ważenie. Zupełnie zapomniałam po pracy. Także nie wiem, czy jutro rano gdzieś pojadę, czy... Bo dzisiaj już też nigdzie Możemy nie ma. Jechać jutro rano. Jutro rano, nie? Można pojechać, żeby zobaczyć damy. Wybierz gdzieś daleko i ty poprowadzisz. Ja cię będę asekurował. Nie, jeszcze troszeczkę się stresuję, jak gdzieś dalej jeździmy. Nie to, że się stresuję. Najbardziej, wiesz co mnie stresuje? Piesi. Bo chodzą jak święte krowy po pasach. Znaczy nawet nie po pasach. Ale jak jednego przejedziesz dla przykładu, no to wtedy reszta się zacznie bać, nie? No to dobra, to będę musiała o tym pomyśleć. Zastanowię się nad tym porządnie. Taki Radosław sobie buty kupił. Takie wysokie, oczywiście ze steel toe, czyli wiecie, one mają tutaj blachę po prostu, żeby nie daj Boże coś spadło, żeby nic się nie stało. Devalta, takie chyba najbardziej popularne tutaj. Także mówi, że dobre. Ciężkie bardzo. Przypuszczam, że dalej jego będą nogi bolały, no ale... Chciał, to ma! Radosław sobie zażyczył na obiad hamburgery, także będzie miał hamburgery. To ja mu wszystko szybko kroję. Zobaczcie, to jest nasze pierwsze bawole serce. Jest jakie pyszne, Radzie, jakie pyszne, no. Bawole serce? Nie bawole oko, bawole serce. Niestety dalej nie kupiłam, nie kupiliśmy tego, ale dobrze Radek mówi, może później pojadę sama. Jak on już pojedzie do pracy, to ja może pojadę sama i kupię trawę, żeby zasieć trawę. Tak, Luna, nie obgryzaj piłki! Luna! Mały Borys się z niej zrobił, wszystkie piłki obgryza. Ale was będziemy żreć, będziemy was żreć, aż się nam będą uszy trzęsły. Patrz, te są faktycznie w słońcu. Tam też nie ma liści, ale są dalej. I widzisz, nie kwitną. A między ogórkami widziałam, nie czerwienią, a między ogórkami widziałam dużo tych ślimarów. A to nagrałaś? Nie. A to zobaczcie, samosiejki, ale nic z nich tutaj. Powinniśmy je przerzedzić, to by coś było. A są, dużo jest. Ale nie zdążą, to trzeba je A ziemniaki trzeba sprawdzić, czy coś z tymi ziemniakami tam jest. Tylko, że one nie kwitły nawet. Ciekawe, czy ziemniaki, tak? Ale już czuję jesień. Słońce coraz niżej. Drzewa już trochę gałęzie wypuściły do góry, no bo gałęzie idą ku słońcu. I zobaczcie, już tam znowu zaczynają zabierać słońce w ogrodzie. Ale Radek powiedział, że to załatwi. Już w tym roku nie ma sensu, bo to już koniec lata, ale wiecie. Powiedział, że przytnie znowu tak do poziomu. Mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę mu się udaje opitolić. Może sąsiad nie zauważy. A ja tymczasem tutaj pomidorek zerwany, jak widzicie, bo na ziemi leżał. Kawunia. W ogóle kręcę dla was dzisiaj foodbooka, także mam nadzieję, że mi się uda nagrać cały
dzień foodbookowy. Chcesz pączka? Nie, nie, nie. Ale jesteś świnka? Nie, nie chcę pączka. Smaczny? Nie. Taki pączek ma 11 synów. Mogłabym sobie zjeść, ale nie mam chęci. Nie mam chęci. Lunko, a ty masz chęci? Mogę, przydałoby się tu poprawić. Bo wyrastały gdzie niegdzie rzeczy. To jest roundup gdzieś, może tu. Nie, 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 żadnego roundupu. Żadnego roundupu, przepsie! Rano koktajlowe, teraz takie różne mieszane. Czy to nie cieszy, moi drodzy? Cieszy, prawda? I to jak cieszy? Tak, jedzonko się robi. Ja kończę sobie kawunię. Jezu, bardzo mi się podoba, jak ja wczornie wyglądam. Co myślicie? Mam sobie na sobie tą bluzę z Carla z TK Maxa. A ten kubek już chyba mam z 15 lat. Wyobraźcie sobie, że on ze mną przyjechał z Londynu do Radka, do Liverpool. Wrócił z nami do Polski i wrócił z nami z powrotem do Anglii. Miałam jeszcze duży talerzyk i mały talerzyk, ale już się ich pozbyłam. Drugie pranie mi się kończy, także zaraz zrobię pranie. Już się, kochani, znaczy myślałam, że się nigdzie nie wybieram, ale tak się cały czas właśnie zastanawiam. Skończyło się pranie, także zaraz wywieszę. Ale tak się cały czas zastanawiam, czy się jednak nie wybrać po tą trawę. Bo widzę, że ma zamiar padać. Czyli jakbym to dzisiaj przeczesała, wygrzebała to, co trzeba wygrzebać i za, wiecie, trawę posypała trawą, to jest szansa, że jeszcze w tym roku do jesieni nam fajnie to ta trawa urośnie, jeżeli byłoby cieplej, no ale się okaże. Także pierwszy dzień powiem wam, że zleciał ok, dumna jestem z siebie, że znowu wyruszyłam w jakąś inną trasę autem. Tak, znowu przeżywam, jak małe dziecko, ja wiem, ale wiecie, dla mnie to jest radość. Mój Radek ostatnio powiedział, jeździ dużo, to może odważysz się i weźmiesz w Polsce auto na lotnisku, żeby nikt po ciebie nie musiał przyjeżdżać, żeby nikomu nie zatruwać dupy i sobie wrócisz. Ale wiecie co, ja aż taka odważna albo aż taka głupia nie jestem, bo ja autostradą nigdy w życiu nie jeździłam, nigdy, uwierzcie lub nie. W Anglii też cały czas nie. I nie wyobrażam sobie po tylu latach niejeżdżenia nagle wsiąść do auta, znowu wiecie, po polskiej stronie i jeszcze wyjechać na autostradę, kiedy to jest po prostu moja fobia. Firy to jest moja fobia, tiry to jest moja fobia, także nie widzę tego absolutnie, no niestety, jeszcze cały czas ze mnie taki chicken jest, ale no tak mam, wiecie, wolę być safe than sorry, jak to się mówi, czyli bezpieczna, niż żeby miałoby być mi przykro. Robię sobie obiad i tak jak mówiłam wam, nakręcę wam dzisiaj foodbooka, dzisiaj jem cukinię faszerowaną i danie jest w piekarniku, także ja myślę, że usiądę i zrobię dla was film, bo już nie było filmu na kanapie, na kanapie? Jola, wake up. Już nie było filmu na kanale przez 3 dni, także... Znaczy dzisiaj jest trzeci dzień. Także zrobię i mam nadzieję, że w miarę szybko mi się uploaduje, żebym jeszcze dzisiaj mogła go puścić, bo już jest godzina 18, czyli w Polsce 19, nie wiem, czy już nie za późno. A właśnie, jeżeli macie chęci, napiszcie mi, kiedy wy lubicie oglądać moje filmy? Z rana, czy z wieczora, czy jest to bez różnicy? Dla mnie w sumie jest tak naprawdę bez różnicy, kiedy filmy są wrzucane. Bo ja przeważnie, jeżeli mam chwilę na YouTube'a, no to oglądam filmy tych osób, które oglądam o tej godzinie, co mam czas. Czyli jest to dla mnie bez różnicy. Jeżeli osoba na przykład wrzuca filmy o 6 rano, a jeżeli ja siadam o 19, no to ten film obejrzę o 19, nie obejrzę jego przed. Jeżeli ta osoba wrzuca filmy, dajmy na to o 21, to obejrzę go dnia kolejnego o 19. Także jest to dla mnie zupełnie bez różnicy, no bo wiecie... Wtedy, co mam czas, ten film powinien już być, także, czy tam już jest, także bez różnicy to jest dla mnie. Ale jeżeli macie jakieś preferencje, to napiszcie, albo napiszcie, kiedy sobie oglądacie YouTube'a, o której godzinie, albo, no właśnie, jak to u was jest. Patrzcie, jak śpi paruwa. Ojej, ojej, przepraszam, pani nie wiedziała, że obudzi grubaska swojego, no. Pośpi jeszcze, pośpi, wróciłyśmy, dopiero jest wymęczona, no. Śpi. Co to za odgłosy? Słyszycie? Nie mam pojęcia, znowu gdzieś mi coś na dworze dmucha i chucha, jak mi się ściągną te lampki, ale dalej widzę, coś tam jest nie tak. Kochani, bardzo się ostatnio zastanawiam nad Thermomixem. Wiem, że jest to mnóstwo kasy, dlatego chciałabym, jeżeli macie, prosić o wasze rady. Czy warto? Czy nie warto? Każda osoba, z którą rozmawiam, która ma, mówi, że warto. Ale nie wiem, mój Radek mówi, że jest to absolutnie zbędne urządzenie, że wszystko on może zrobić sam, ale słyszałam, że naprawdę to oszczędza czas i że naprawdę wychodzą z tego takie cuda, że ja się tak zastanawiam, tak bym chciała, no ale nie wiem, no myślę o tym, że to są pieniądze, a wiecie, czeka nas remont sypialni, w ogóle wymiana okna w sypialni i to wszystko. Wiem, to jeszcze nie teraz, to absolutnie jeszcze nie teraz, ale wiecie, tak z czasem zastanawiam i jeżeli macie, chciałabym poznać waszą opinię, jeśli będziecie na tyle mili, to proszę napiszcie mi, czy macie, czy używacie, czy jest to na przykład taki gadżet, który ktoś z was kupił i nie używa, bo na przykład wiem, że są takie osoby, które kiedyś kupiły,
nie używały przez jakiś długi czas, a po prostu teraz to wskoczyły i używają non stop. Także nie wiem, chciałabym wiedzieć, jak to jest, czy faktycznie, że już jest zakupione, czy jest używane. Moja znajoma w pracy po prostu przysięga, mówi, że robi wszystko. Nie sprzedaje tego, Ola nie sprzedaje tego, ale po prostu mówi, że jest fantastyczny sprzęt. Mówi, nawet jej mąż, który był bardzo sceptycznie do tego nastawiony, używa tego Thermomixa cały czas, także no chciałabym, ale wiecie, no jest to taki wydatek, że troszeczkę jednak trzeba to bardzo, znaczy nawet nie troszeczkę, ale trzeba to tak porządnie przemyśleć, że jeżeli mielibyście jakieś opinie na ten temat, to bardzo je o nie proszę. Może mi pomożecie trochę i może Radka przekonacie albo i mnie zrazicie, także jeżeli macie z tym styczność, to proszę o wasze rady, o wasze opinie, o wasze, wiecie, o wasze spostrzeżenie. Ostatnio w tych butelkach trzymam wodę taką dla kwiatków, żeby, wiecie, była odsana, bo ponad kwiatki nie lubią wody świeżej. Że podlewam te moje tutaj na mojej nowej półce. Naszej nowej półce. Butowej, powinnam powiedzieć. Księżniczko moja, idziemy na spacerek? Na spacer idziemy? Idziemy na spacer obydwie? Idziemy szybko, już 20 trzeba iść. Jola w leginsach usmarowanych, bo to leginsy po remoncie, ale na spacer można iść, kto mnie tam w nocy zobaczy. Prawda? Kto nas w nocy zobaczy? Przyjdziemy, Luna, i podłogę trzeba mieć. Zobacz, jaka brudna. Wstyd! Chodź. Ty moja radości. Ty moja radość jesteś, Lunia. Moja radość jesteś, no. Wyszłam w samej bluzie, bo przekonana, że to ciągle lato. A tu, moi kochani, jest 12 stopni. Nie obracę się tak. 12 stopni tylko, także nieco zimno jest. Musimy się szybciej ruszać, żebyśmy nie zmarzły. A zwłaszcza, żebym ja nie zmarzła, bo to wiecie, pies ma futro. Pies nie zmarznie. Pani taki, owszem. Patrzcie, jaki szalej mały. Normalnie szalej taki z niej. O, dupę tu wystawia. Ale ja mam duży cień. Widzicie, jaki duży cień mam? Uwielbiam tak sobie spacerować, jak jeszcze wiecie, jest 20, także nie jest tak późno. Także nic złego się nikomu nie powinno stać. Let's hope. A tak wiecie, już jest ciemno, tak spokojnie. Tak fajnie, po prostu jest fajnie. Taką porę wieczora uwielbiam, ale patrzcie, 20 godzina i jest już ciemno. Jeszcze nie wiem, 3 tygodnie temu o 22 było jasno. Ale ładne niebo. Kąt bardzo niekorzystny, ale zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Co myślicie? Bardzo mi się podoba. Ciekawi mnie, co o tej godzinie robi tutaj ten van. Fish and chips to jest nasz, z którego czasami bierzemy fish and chips, rybę z frytkami. Ale może być tak, że albo tutaj mieszkają, ale chyba raczej nie, bo tutaj często chodzę z mną na spacery. Ale może być tak, że ktoś po prostu sobie ich wynajął. Jezu, co to przyleciało koło mnie. Że ktoś sobie po prostu wynajął ten van na urodziny, bo raczej wesela tutaj nie ma. Na przykład moja znajoma z pracy, Kay, właśnie sobie tak wynajmowała ten i dokładnie... Zostaw kota! Ale się zerwała na kota. Właśnie wynajmowała dokładnie ten... Lunka nie wolno! Tego wana. Bo tutaj wiecie, angielskie wesela są nieco inne. Tutaj po prostu dostajecie tylko posiłek. Przeważnie po lampce szampana, a resztę rzeczy musicie sobie sami kupować, jeżeli macie chęci. Także tak, taki pomysł właśnie, fish and chips na weselu. Czemu nie? Normalnie zmarzłam, będzie herbata. A herbata będzie zielona, ananasowa. Robię sobie kolację, ale nienawidzę skóry z łososia, także skórę z łososia dostanie... Tak, Tosia, halo, czekasz na skórę z łososia? Widzę, że czekasz. Lunka w ogóle ma na plecach, tutaj na karku, mokre, bo wczoraj jej dawałam na pchełki i na kleszcze rzecz, tak? Żeby nie było czasem, jak chodzimy na spacery, no? Żeby nie było jako, no już wróciłyśmy dopiero, co? Znowu byś chciała iść? Ty moja mała spacerowiczko, ty. No? Masz tak, o, no. Kawał ryby też jej da. Patrzcie, jakby nie było, śladu nie było. Co tam za cebula? No, cebuli nie chcesz, nie? Tylko łososia. Dobra, kochani, ja się biorę za swoje jedzenie. Wierzcie mi lub nie, ale jest godzina 22.12, a ja właśnie idę sprzątać łazienkę. Bo dzisiaj tego nie zrobiłam, a miałam to w planach na dzisiaj, także koniecznie muszę iść to zrobić. Później myślę, już się wykąpię, wymyję włosy, bo muszę włosy wymyć, żeby jutro znowu wyprostować. Tak, na sprzątanie jeszcze sobie nałożę odżywkę, żeby, wiecie, sprzątać w czymś na włosach, a później się wykąpię i będą włosy fajne i odżywione. Ostatnio się często pytacie, co ja nakładam na włosy. Ja powiem Wam, że ja cały czas coś zmieniam, kombinuję. Najczęściej teraz...
po na wilgotne włosy nakładam tą odżywkę bez spłukiwania. Tweaked by Nature odżywka. Także na pewno ją sobie później nałożę. Ups! Nałożę, a tymczasem szybko idę nastawić zmywarkę i lecę właśnie wysprzątać łazienkę, żeby tak do 11 się wyrobić, żeby wreszcie usiąść sobie na spokojnie. Stacja kąpieli już gotowa, ja wracam do książki 13 minut, a tutaj dosypię trochę coconut jelly. Kiedyś kupowałam, ja wiecie, że bardzo rzadko używam takich rzeczy do kąpieli, ale czasami lubię, także dam trochę. Niech się tutaj mi rozpuści. Nie, wszystko ładnie pachnie. Nie ma lepszego moim zdaniem uczucia niż czysta łazienka. Co prawda te wszystkie rzeczy tutaj są, wiecie, no to wygląda tak jak wygląda, ale spoko. Uff, ale powiem wam, że to było przyjemne, ale nie wzięłam ani łyczka wina w wannie, bo jakoś tak jednak myślałam, że sobie wypiję, ale jednak jak wiecie, jeszcze chwilowo jestem sama w domu, to mówię nie, lepiej nie. I tak, i myślę, że już dzisiejszy dzień będę zakończyła. Jeszcze tylko dam ma jakąś maseczkę na twarz. Co ty się tak tutaj nie możesz ułożyć? Wciska się do mnie na siłę w ogóle na sofę, wiecie, ale nie chcę zwłaszcza po kąpieli. Także dobra, ja wam za dzisiaj, kochani, bardzo dziękuję. Jeżeli wam się film spodobał, proszę o kciuka do góry i do następnego razu, mam nadzieję. Buziaki, pa, pa.